Włącz i zostań z nami. W studiu Radia Rodzina rozpoczynamy kolejną audycję przed kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II, która odbędzie się 27 kwietnia. Te kilka miesięcy są dla nas przygotowaniem do tej uroczystości, na którą myślę wszyscy czekamy, dolnoślązacy, ale również nasi rodacy Polacy, a również na całym świecie. I o tej postaci dzisiaj, wspomnieniami o tej postaci, o tej wielkiej osobie, dzisiaj będą dzielić się z nami w studiu ksiądz Rafał Kowalski, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże. Oraz pan Dominik Golema, dyrektor Biura do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Szczęść Boże, witam Szczęść serdecznie. Szczęść Boże, witam. 1978 rok. Księże Rafale, ten rok jest znaczący dla księdza ze względu na to, że to rok data urodzenia księdza. Tak się zbiegło. Tak się zbiegło. Znaczy to nie jest moja zasługa właściwie dla moich rodziców, natomiast ja mogę powiedzieć, że tak dosłownie należę do pokolenia JP2, ponieważ ja przyszedłem na świat we wrześniu, a więc kiedy papież był wybierany, miałem zaledwie miesiąc czasu, żyłem na tym świecie i mogę powiedzieć, że właściwie ja nie znałem innego papieża. To znaczy dla mnie słowo papież przez naprawdę wiele lat kojarzyło się tylko i wyłącznie z Janem Pawłem II. Panie dyrektorze, pan miał 7 lat. Tak, to prawda. W 78 roku, wtedy to był początek mojej drugiej klasy szkoły podstawowej. I z kolei moje wspomnienie odnośnie samego terminu słowa papież jest nieco inne, ponieważ do momentu, do października 78 było takie trochę abstrakcyjne. Oczywiście siostra na religii mówiła o papieżu, o głowie kościoła, ale to była postać jakaś taka mało realna w moim odczuciu i nagle stała się bardzo realna, bardzo taka bliska. Czy w jaki sposób pan przypomina sobie tamto wydarzenie, rodzice, coś opowiadali, ten wybór? Godzina 18:44, tak pamiętamy? Godziny nie pamiętam. Pamiętam, że wtedy byliśmy z wizytą z mego stryja, bawiliśmy się z moim kuzynostwem. Nie śledziliśmy czarno-białego ekranu jeszcze wtedy, który był nośnikiem informacji. Natomiast pamiętam jakąś taką trudną do zwerbalizowania wtedy, ale taką ogarniającą radość. Nie bardzo wiedzieliśmy jeszcze my jako dzieci, jaki jest kontekst historyczny, polityczny, ekonomiczny, społeczny tego zdarzenia. Natomiast z hasło papież Polak było takie, które bez może nawet jakiegoś bardzo głębokiego zrozumienia, ale z dużą radością sobie powtarzaliśmy i tym się jakoś cieszyliśmy. Wykładnikiem pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II były pielgrzymki. Tych pielgrzymek po całym świecie było mnóstwo. Pierwsza do Meksyku, ale były również do Polski, których było aż 8. Również do Wrocławia papież Polak zagościł. I czy przypomina sobie pan tą pierwszą wizytę we Wrocławiu, Partynice? Tak, tak, to prawda. Przypominam sobie nawet bardzo dobrze, włącznie z tym, jak buty mnie obtarły, kiedy to, miałem wtedy 12 lat, kiedy wyruszaliśmy o 3 nad ranem spod szkoły i klasztoru sióstr urszulanek. Mój tato pracował wtedy w liceum sióstr urszulanek i z tamtą grupą szliśmy na Partynicę. Wtedy nie zdawałem sobie, jaki to kawał drogi. Pewnie dzisiaj bym się zastanawiał, jak można podjechać. W każdym razie to była cała noc właśnie w takiej bardzo licznej kolumnie ludzi zmęczonych i bardzo radosnych. No i potem to spotkanie, które było znów jakieś trudne do ubrania w słowa, natomiast na pewno pozostało bardzo mocno w pamięci jako coś bardzo radosnego. Ten gigantyczny helikopter, który lądował i te darnie trawy podrywał przy lądowaniu i potem biała postać papieża, to było coś, co bardzo mocno zostało w pamięci. Coś, co odświeżyło mi się w pamięci wiele lat później, ponieważ figura, która dekorowała, figura Pana Jezusa, która dekorowała ołtarz na Partynicach, obecnie jest w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Oleśnicy, w którym miałem szczęście ożenić się. I to takie jakby kontynuacja tego spotkania papieskiego, która no jakoś ożywa przy takich różnych momentach w życiu. Czyli pamiętna data do końca życia. Oczywiście, że tak. Księże Rafale, ksiądz myślę nie pamięta dokładnie Partynic, ale kolejną wizytę z pewnością dobrze pamiętam. Mam mówimy o kolejnej we Wrocławiu. Tak, we Wrocławiu oczywiście, Kongres Eucharystyczny, rok 97. I tutaj postanowienia, które zadecydowały o etapie życia księdza.
Tak, i to znowu mogę powiedzieć, tak jak narodziłem się, czy przyszedłem na świat wtedy, kiedy Jan Paweł II został wybrany na stolicę Piotrową, tak dosyć duża zmiana nastąpiła w moim życiu właśnie wtedy, kiedy odwiedził Wrocław. Ale wracając do tej wizyty, pamiętam, że wyjechaliśmy również wtedy z mojego rodzinnego miasta, z Bielawy, z pielgrzymką na spotkanie z Janem Pawłem II na stacji Orbis, mając bilety do jakiegoś tam sektora, już nawet nie pamiętam, jak ten sektor się nazywał. Natomiast kiedy już dotarliśmy na miejsce, kiedy musieliśmy przejść ten odcinek, okazało się, że nasz sektor jest zapełniony i do niego nie wejdziemy i po prostu gdzieś tam musimy stać sobie na zewnątrz. Ja wtedy jako 19-letni chłopiec postanowiłem, że jednak się nie poddam i jakoś tak swoimi kanałami przepchnąłem się w to miejsce, w którym papież miał jechać. I po prostu idąc sobie wzdłuż całej tej trasy, doszedłem pod sam ołtarz i dopiero pod samym ołtarzem zostałem zatrzymany przez jakiegoś pana w garniturze. Niemniej jednak nie dałem się wynieść, że tak powiem, z tego miejsca i dzięki temu byłem bardzo blisko papieża. I pamiętam ten moment, kiedy przyjeżdżał, to wielu ludzi często powtarza, że ma się wrażenie, że nasze spojrzenia się zetknęły. Że papież jechał i patrzył się na wszystkich i machał do wszystkich. Niemniej jednak miało się takie wrażenie, że patrzy się tylko na mnie. Że kiedy ja popatrzyłem w jego oczy to tak jakbyśmy patrzyli tylko na siebie. I rzeczywiście wtedy to był taki czas wyboru. Już byłem po maturze. Wybór się dokonał. To znaczy wtedy postanowiłem rozpocząć formację w seminarium duchownym i zdecydowałem o kapłaństwie. Czy to był jakiś, nie wiem, znak, czy może inaczej Jan Paweł II miał na to wpływ? Na pewno tak. Na pewno to spotkanie z papieżem bardzo dużo mi dało. Czyli w jaki sposób możemy powiedzieć, że to był motor napędzający, ta postać, ta wielka postać miała wpływ zresztą, na księdza życia. Tak, zresztą co jest ciekawe, ponieważ to już był czas, kiedy diecezja wrocławska została podzielona na część legnicką i część wrocławską i po raz pierwszy od tego momentu, od momentu podziału, do seminarium duchownego zgłosiło się tak wielu kandydatów, to znaczy nas było 41 na pierwszym roku. To też większość odczytywała jako taki dar wizyty Jana Pawła II w naszym mieście, efekt kongresu eucharystycznego, ponieważ w momencie, kiedy był ten podział na diecezję legnicką i wrocławską, zawsze ta liczba oscylowała około 20, więc nagle taki skok, to znaczy, że coś się musiało wydarzyć. Kiedy uczestniczyli tutaj ksiądz i pan rektor w tych pielgrzymkach, czuło się obecność, czuło się tą siłę, tą moc, którą przekazuje nam Jan Paweł II? Ja myślę, że tak. To jest dokładnie to, o czym ksiądz przed momentem wspomniał, tak? Że czasem nawet niekoniecznie te treści zawarte w słowach, w tekstach, które z zawstydzeniem mówię, to cały czas są takie jeszcze niepoznane, a powinny być jakby bliżej znane, ale te momenty spojrzeń, to sama świadomość bliskiej obecności, obserwowanie postawy, zarówno w tym wymiarze takim fizycznym, jak i pewnej wytrwałości Ojca Świętego, są na pewno bardzo znaczące. Sama świadomość tego, że młodzi ludzie na tak licznych spotkaniach Światowych Dni Młodzieży, podążający za nim na najodleglejsze krańce świata, przecież nie podążali za nim dlatego, że był atrakcyjny w sensie, nie wiem, jakimś fizycznym, tak? Czy kapitalnie zachowywał się tak w prezbiterium, na podium, na scenie, ale był żywym świadectwem. Świadectwem prawdy, jasnym, wyrazistym drogowskazem i myślę, to jest to, czego czasami nie bardzo sobie uświadamiamy, ale bardzo tego potrzebujemy. Takiego wyraźnego drogowskazu jak iść dalej. Księże Rafale? Ja powiem szczerze, że rzeczywiście w czasie studiów seminaryjnych siłą rzeczy człowiek odnosił się do tych tekstów i jakoś i studiował je i czytał encykliki, zresztą które się zdawało na egzaminie. Natomiast niełatwe encykliki. Niełatwe encykliki, zdecydowanie. Natomiast rzeczywiście jakby tą obecność papieża przeżywało się nie poprzez jakąś naukę, nie poprzez naukowe poznawanie, tak? Znaczy można napisać wiele prac na temat przemówień papieskich, na temat jego nauczania, natomiast tak naprawdę papieża nie spotkać. Spotkać papieża można w zupełnie jakby innym wymiarze i ja pamiętam taki moment, już jako kleryk wspólnie z moimi kolegami byliśmy na pielgrzymce w Rzymie. Oczywiście staliśmy w jednym z sektorów, udało nam się przepchnąć do samego przodu, tam gdzie papież będzie przejeżdżał i kiedy Jan Paweł II jechał, wśród całego tumultu, wrzawy, my po prostu krzyczeliśmy: Ojcze Święty, my z Wrocławia, Ojcze Święty, my z Wrocławia, i pamiętam ten moment, kiedy papież tak klepnął w głowę kierowcę, kierowca się zatrzymał, Ojciec
Święty nas pobłogosławił. I znowu, to był taki moment, no właściwie nas zauważył, tak? Ale jestem przekonany, to jest to, co wielu powtarza, że widział jakby pojedynczego człowieka. Zresztą pamiątką potem były różańce, które wtedy dostaliśmy od jakiegoś księdza, nie wiem, szedł sobie koło tego papa mobile i po tym spotkaniu dał nam różańce papieskie. Długi czas ten różaniec mi towarzyszył i długi czas na tym różańcu się modliłem właściwie przez cały okres seminarium, później pierwsze lata kapłaństwa. Dzisiaj tego różańca nie mam. To też jest ciekawa historia, ponieważ kiedy z grupą oleśnicką pielgrzymowałem na Jasną Górę jako przewodnik grupy oleśnickiej w pierwszej pielgrzymce, w naszej grupie pojawiła się mama, która przez całą pielgrzymkę pchała wózek ze swoją chorą córką, niepełnosprawną córeczką. I rozmawialiśmy wiele na temat tej choroby, na temat tego wszystkiego, co się w ich życiu wydarzyło, kiedy ta córka przyszła na świat. I pamiętam taki moment, kiedy już na ostatnim dniu pielgrzymki powiedziałem właśnie do tej mamy, że ten różaniec daję dla tej córeczki, dla tej Julii. Nie wiem, ile dzisiaj może mieć lat Julia, natomiast pamiętam te słowa, kiedy ona wzięła do ręki ten różaniec. Może nas dzisiaj słyszy. Może. Pamiętam te słowa, kiedy wzięła ten różaniec do ręki i powiedziała do mnie tak: przeksiędza, ale ten różaniec trzymał w rękach człowiek święty. To jeszcze było daleko przed kanonizacją, to jeszcze było jakby no daleko w ogóle przed mówieniem o tym, że Jan Paweł II będzie ogłoszony świętym. Natomiast już takie przekonanie było wśród ludzi. Już był rozpoznawany jako święty. To było, jako święty był rozpoznawany. Równie za dokładnie. Życia, dokładnie. Tak. Czy tutaj panowie kojarzą jakieś słowa? Wiadomo o tym, że Jan Paweł II słynął z cytatów, aforyzmów. Czy jakieś słowa konkretne utkwiły w głowie księdza, tutaj pana dyrektora? Moja pamięć może nie tyle skupia się na konkretnych słowach czy cytatach, które oczywiście są powtarzane, są celebrowane z wielkim namaszczeniem i tak też jest i teraz w tych dniach przygotowania, takiego radosnego oczekiwania na kanonizację. Natomiast pewne zdarzenia, które bardzo mocno cechowały w moim odczuciu ten pontyfikat przepraszam, i potem jakoś odciskają się na moim myśleniu, mam nadzieję działaniu również. Ksiądz przed chwileczką wspominał o różańcu i pamiętam, że było dla mnie czymś niesamowitym uświadomienie sobie tego, że nagle oto mamy 4 części różańca, a nie 3. I właśnie nie tyle, tak jak mówię, słowo, co świadomość tego, że możemy wprowadzać nieustannie coś nowego do naszego życia, tak? Że żeby wzrastać w naszej codzienności i w świętości, i w pracy, i w życiu rodzinnym, musimy mieć właśnie tą śmiałość, odwagę wprowadzania czegoś nowego, ubogacania. To nie jest tak, że tak jak zawsze było, tak musi być. Możemy coś od siebie dodawać, tak? Także to było jedna z takich ważnych chwil. Inną ważną chwilą było też to, kiedy w 2001 roku papież wniósł na ołtarze pierwszą błogosławioną parę małżeńską. Dało mi to wielką frajdę, bo daje to perspektywę tej radości małżeńskiej nie tylko do momentu rozstania ziemskiego, ale myślę, no to jest też i radosna perspektywa nieco dalej. Także to są takie zdarzenia, sytuacje, które bardzo mocno jakoś odciskają się w pamięci i oczywiście sam fakt podróżowania, spotykania się, prowadzenia otwartego dialogu, takiego dialogu społecznego, bo to przecież Jan Paweł II tak położył fundament pod spotkania z judaizmem. To on wtykał karteczki w ścianę zachodnią. I to dzisiaj we Wrocławiu mamy spotkania pod tytułem Wrocławski Asyż. Tak, podobnie zresztą jak towarzyszący mu w kanonizacji Jan 23, to dwaj niedoścignieni mistrzowie takiego właśnie dialogu społecznego na tematy trudne, czasem trudne do przemyślenia, co dopiero do rozmawiania, ale stawiający czoło w otwartości na problemy drugiego człowieka i myślę, to jest, ta postawa też jest takim bardzo znaczącym drogowskazem. Księże Rafale, co utkwiło najbardziej w pamięci u księdza? Co z nauczania zapamiętał ksiądz? Podobnie jak tutaj pan dyrektor, właściwie mógłbym się podpisać pod tym, co zostało powiedziane. To znaczy, owszem, można przytoczyć wiele cytatów. Natomiast to, co mnie fascynuje, to, że słowa wypowiedziane chociażby w 97 roku we Wrocławiu, gdyby były wypowiedziane dzisiaj, mają dosłownie taką samą moc i taką samą siłę. I są jak najbardziej aktualne. Te słowa o tym, że mówienie chociażby, że Kościół boi się wolności,
wolności i że się lęka wolności, że jest wrogiem wolności, tak naprawdę są nonsensem, bo właśnie Kościół dąży do wolności. I proszę zwrócić uwagę, że czasy się zmieniły, rzeczywistość się zmieniła, a nauczanie tak naprawdę jest cały czas aktualne. I to jest coś, co mnie bardzo fascynuje. I druga rzecz, to właśnie często mówimy o tej spuściźnie Jana Pawła II. Mówimy o tym, że powinniśmy poznawać to, co nam pozostawił. Natomiast zanim zaczniemy poznawać, dokładnie studiować te teksty, to ja bym poszedł troszeczkę dalej. To znaczy, jako tą spuściznę, którą pierwszą powinniśmy poznać, to pewna wizja Kościoła, pewna wizja człowieka, spojrzenie na człowieka, taka pewna otwartość w przyjmowaniu tego człowieka takim, jakim jest, a z drugiej strony odwaga w stawianiu pewnych wymagań i mówienia tego, jak powinno być, tak? Wizja Kościoła, który jest rzeczywiście otwarty, który jest gotowy na dialog, który ma swoją tożsamość i który się nie boi z tą tożsamością iść do innych ludzi, nie boi się wychodzić do ludzi. To jest coś, co wciąż będzie aktualne, czego tak naprawdę powinniśmy się wszyscy uczyć. Bardzo mi się podobało jedno stwierdzenie, wyczytałem w książce, wywiadzie z kardynałem Dziwiszem u boku świętego. Jeden z autorów, nie pamiętam właśnie, czy kardynał Dziwisz, czy jego rozmówca, opowiadał, jak już po śmierci Jana Pawła II wszedł do jakiejś restauracji gdzieś daleko od Rzymu i zobaczył portret Jana Pawła II i 3 świece zapalone pod tym portretem i pyta się właściciela tej restauracji, no właśnie, co to znaczy, czy ma jakiś związek z Janem Pawłem II. A ten właściciel powiedział, no ale wie pan, on zostawił w każdym z nas cząstkę siebie. I coś w tym jest właśnie, że żeby poznawać tą cząstkę jego, którą zostawił w świecie, to jest pierwszy krok do poznawania tej spuścizny. I wydaje mi się, że temu powinny służyć właśnie wszystkie wydarzenia związane chociażby z tą kanonizacją. Ja cały czas powtarzam, że kanonizacja, do której się przygotowujemy, nie jest potrzebna Janowi Pawłowi II. Że my wierzymy, że on jest święty, on jest w niebie i tak dalej. To nie jest potrzebne jemu. To nie jest po to, żeby on się lepiej poczuł, że tak powiem, w niebie. To tak naprawdę jest potrzebne nam. Czyli wskazuje ksiądz tutaj o tym, na ten uniwersalizm przejawiający się w nauczaniu papieskim, a także na ten antropologizm chrześcijański, tą wizję personalistyczną, którą bardzo często Jan Paweł II w swoim nauczaniu pielęgnował, pokazywał nam tą wizję. Ale były, oprócz tego, że błogosławiony Jan Paweł II pielgrzymował do Polski, również my Polacy pielgrzymowaliśmy do niego. Czy udało się panom odwiedzić w wiecznym mieście błogosławionego Jana Pawła II? No więc nie miałem tego szczęścia, żeby odwiedzić papieża u niego w domu na emigracji. Cały czas tak myślę, że to jest niesamowite. Druga ojczyzna, tak mówił. Jak można być niesamowitym patriotą, mieszkając 26 lat poza granicami kraju i można rzeczywiście w ten sposób swój patriotyzm w najpiękniejszej odsłonie okazać. Pamiętam, że wybieraliśmy się wtedy z rodziną na uroczystość beatyfikacji Karola de Foucault. Kupiliśmy już sobie dawno bilet. Ona była zaplanowana na maj 2005. Wiadomo, bilet, żeby był niedrogi, trzeba go wcześniej kupić. I okazało się, że pontyfikat się przerwał, że skończył się. No jednak pojechaliśmy oczywiście i wówczas uklękliśmy przy jego grobie. Spotkaliśmy się z wspomnianymi przed chwilą z fundacją poświęconą błogosławionym małżonkom i to było takie spotkanie z papieżem właśnie w tym już innym wymiarze, tak? Kiedy odwiedziliśmy ich dom, otworzyła nam żyjąca jeszcze wówczas ich córka Enriqueta, pokazała nam na ścianie z laurkę urodzinową, którą otrzymała od Jana Pawła II na swoje 90. urodziny. Więc to spotkanie było takie trochę zakulisowe, trochę w innej przestrzeni, w tej bardziej duchowej. Niemniej jednak też pozostaje bardzo mocno w pamięci z takim wielkim wzruszeniem i radością. Księże Rafale, ksiądz był dziennikarzem. Jest dziennikarzem wciąż. Papież Polak, papież dziennikarzy mówiło się, papież mediów. Czy czerpał ksiądz tutaj inspirację z nauczania? Do pracy dziennikarskiej wiemy doskonale, że żeby być dobrym dziennikarzem, też niekoniecznie trzeba znać papieża. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na coś, za co właśnie może media, tak jak pani mówi, kochały papieża. No właśnie za tę otwartość. Za to, że on nie traktował drugiego człowieka jako wroga. Nie traktował dziennikarza, który do niego przychodził z pytaniem, jako wroga. Tylko kogoś, kto może mieć inną wizję świata. Kogoś, kto może inaczej patrzeć na świat i na człowieka.
ale właśnie z tą otwartością go przyjmował. Pytała pani o te wizyty w Rzymie. Udało się. To właśnie chciałem wrócić do wydarzenia, które miało miejsce na kilka miesięcy przed śmiercią papieża, ponieważ wtedy pracowałem już jako wikariusz w Oleśnicy i z okazji chyba 11 listopada, bo to na pewno było w listopadzie, był ten taki dłuższy weekend, tak? Nauczyciele szkoły, w której pracowałem, poprosili o taką możliwość zorganizowania wyjazdu właśnie do papieża. Co jest ciekawe, nawet przygotowaliśmy jakiś podarunek, który mieliśmy wręczyć papieżowi. Było już wszystko załatwione, że dojedziemy na audiencję generalną w środę i na tej audiencji delegacja nas podejdzie do papieża, wręczy mu ten dar. Niestety tak się zdarzyło, że kierowca, który nas wiózł, pomylił drogę. W nocy, kiedy wszyscy spali, kiedy się obudziliśmy, po prostu okazało się, że kierowca gdzieś ominął zjazd i przejechał ileś tam set kilometrów w zupełnie przeciwnym kierunku. W efekcie czego do Rzymu zamiast na godzinę 9, bo tak było zaplanowane, że na 9 dojedziemy, przyjechaliśmy w godzinach wieczornych. A więc nici z naszego podejścia do papieża, nie ma żadnej możliwości spotkania się z papieżem. I wtedy dzwoniłem do księdza, który to wszystko jakoś tam załatwiał od strony logistycznej. Mówię, tak się złożyło, nie dojedziemy. I on mówi do mnie, ale wiesz co, to nic straconego, bo jutro papież odprawia mszę świętą za zmarłych kardynałów w Bazylice Świętego Piotra. Może spróbujcie się na to dostać. Oczywiście nie ma możliwości już podejścia i tak dalej, ale rzeczywiście spróbowaliśmy i udało się dostać na tę mszę świętą. To już był ten moment, kiedy Jan Paweł II tak naprawdę rozpoczął tylko obrzędy wstępne, natomiast mszę świętą już tak naprawdę wtedy sprawował ówczesny kardynał Ratzinger. Jan Paweł II był bardzo, bardzo słaby, bardzo schorowany. I po mszy świętej poprosiłem, żeby była taka możliwość jednak przekazania tego daru, z którym jechaliśmy. Jeden z księży pracujących w Watykanie wyszedł do nas przy spiżowej bramie, odebrał ten podarunek, obiecał, że go papieżowi wręczy. Nie wiemy, gdzie mógł trafić. No, niemniej jednak to znowu było takie spotkanie z papieżem, które też czegoś nas nauczyło. To znaczy człowiek sobie wszystko zaplanował, że to się wszystko poukłada i że już to jest ten moment, kiedy do papieża podejdę. Natomiast wszystko zaplanowane było jakoś inaczej. To każde spotkanie z Janem Pawłem II czegoś człowieka uczy. W tym przypadku pokory trochę. Kiedy wspominaliśmy o tym, że dziennikarze, media kochały papieża Polaka, błogosławionego Jana Pawła II, to przypomniała mi się taka anegdota. Kiedyś jakiś kardynał zapytał Jana Pawła II, jak się dzisiaj czuje. A on powiedział, nie wiem, nie przeczytałem cię gazety. Więc miał również taki stosunek boczny, można powiedzieć. Spokojnie, z dystansem do wszystkiego podchodził. Za to też kochaliśmy Jana Pawła II. Za to, że go kochaliśmy, dlatego chcemy uczcić jego pamięć we Wrocławiu. Dlatego w drugiej części naszej rozmowy chcemy powiedzieć, jak Wrocław chce uczcić. Można powiedzieć, że już rozpoczęliśmy przygotowanie do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, kiedy zakończyła się peregrynacja Krzyża Wielkopiątkowego. Tak, właściwie ja tak pozwoliłem sobie zażartować, że rozpoczęliśmy przygotowanie rok temu, gdy jeszcze nawet nie była znana data kanonizacji, a my się już do kanonizacji przygotowywaliśmy i rzeczywiście ten krzyż wielkopiątkowy Jana Pawła II pielgrzymował od 13 lutego, odwiedził około 300 parafii i w wielu tych miejscach byłem osobiście, wiele relacji słyszałem z ust proboszczów chociażby. W każdym miejscu wszyscy mówili o niezwykłym przeżyciu, o błogosławionym czasie, o ludziach, którzy dotykali tego krzyża ze łzami w oczach, którzy dotykali go i czuwali przed nim czasami do późnych godzin nocnych. I wydaje mi się, że to był taki bardzo trafiony pomysł, jeśli chodzi o tę peregrynację, ponieważ to, co mówił nasz ksiądz arcybiskup, tak naprawdę najważniejsze jest przygotowanie duchowe. To wszystko, co będzie przygotowywane, to wszystko, co będzie jakby taką, bym powiedział, otoczką, ma nam pomóc w duchowym przeżyciu tego wydarzenia. I peregrynacja Krzyża Papieskiego była takim pierwszym wielkim momentem. Tak, ja myślę, że tak jak tutaj i ksiądz, i pani redaktor wspomniała, że to przygotowanie już jest świętowaniem, już jest, tak jak to moja córka mówi, uroczystowaniem tej chwili i podobnie jak zarówno w tym wymiarze duchowym, jak i nie tylko. Przypominam sobie teraz, to nie jest wyczyn, przypominać sobie zdarzenia sprzed 3-4 lat, kiedy we Wrocławiu przygotowywaliśmy się do dużego zdarzenia sportowego, jakim były Mistrzostwa Europy. Teraz przygotowujemy się w dalszej perspektywie do jak najlepszego przeżycia Europejskiej Stolicy Kultury,
A pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami mamy również zdarzenie bardzo ważne, doniosłe, właśnie kanonizację i sam fakt spotykania się, rozmawiania, zastanawiania nad tym, co jeszcze możemy zrobić, jak zrealizować te pomysły, które jak lawina do głowy przychodzą pewnie każdego dnia wszystkim, którzy w jakiś sposób są z tym tematem zbliżeni, ono już jest takim przygotowywaniem bardzo, bardzo prawdziwym i bardzo głębokim. I oczywiście jest też cała seria zdarzeń, które tutaj miasto z diecezją, czy diecezja z miastem przygotowuje. Spotykamy się często po to, żeby chociażby zsynchronizować kalendarze i żeby tutaj nasze wysiłki były, zadziały tak synergicznie, żeby to było jak najlepsze przygotowanie. Wśród nich no oczywiście rozpoczęło się zakończeniem, tak, peregrynacji, ten taki okres intensywnych przygotowań, ale planujemy też sam dzień przygotowania, sam dzień kanonizacji, przepraszam, kiedy będzie transmisja na rynku, dla tych, którzy nie dadzą rady z różnych powodów dotrzeć do Rzymu, będą mogli być w Rzymie, w rynku wrocławskim. Potem wieczorem jest zawsze konieczność po jakimś uroczystym zdarzeniu, tak jak po ślubie jest wesele, tak jak po jakimś zdarzeniu jest potem przyjęcie, tak i tutaj potrzebne jest to, żeby razem się cieszyć tą chwilą, ją przeżywać i właśnie dlatego właśnie na rynku będą duże koncerty. Akurat dzień 27 kwietnia jest ostatnim dzień festiwalu churalnego, międzynarodowego. Będziemy gościć we Wrocławiu w sumie kilkuset osobowy chór, który wystąpi w połączeniu z oratorium Santo Subito na rynku po to, żeby właśnie żeby dać upust radości, takiej wspólnej, wspólnemu przeżywaniu. Mhm. Ale będzie również zaplecze duchowe, księże Rafale. Zaplecze duchowe będzie bardzo mocne, tak, oczywiście. Ja chciałbym zwrócić uwagę na właściwie, no, tych wydarzeń będzie wiele i może nie o wszystkich jesteśmy w stanie dzisiaj dokładnie opowiedzieć. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na takie dwa, trzy właściwie ważne wydarzenia związane z takim przygotowaniem duchowym. Pierwsze to jest duży konkurs, który został skierowany, właściwie już odbywa się w ponad 500 szkołach na terenie całej archidiecezji wrocławskiej, całego Dolnego Śląska. I dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że całkiem niedawno sobie uświadomiłem, iż dzisiejsi uczniowie trzeciej klasy, czyli dzisiejsi dziesięciolatkowie, wtedy przychodzili na świat, tak? Kiedy Jan Paweł II umierał. Dzisiejsi maturzyści mający 19 lat, wtedy mieli lat 10. A więc rośnie pokolenie ludzi, którzy właśnie nie miało tyle szczęścia, żeby się z Janem Pawłem II spotkać osobiście, żeby go słuchać, żeby przekonać się na własnej skórze, że tak powiem, jakim był człowiekiem. I tu jest ogromna odpowiedzialność właśnie nas, żeby to pokolenie jednak nie znało Jana Pawła II tylko jako takiej jednej z wielu postaci historycznych. Temu ma służyć między innymi ten konkurs. Drugie wydarzenie, na które chcę zwrócić uwagę, to jest kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia. Jan Paweł II, kiedy był w Łagiewnikach, w Krakowie i Łagiewnikach, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, mówił, żeby z tego sanktuarium wyszła iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Jezusa. 11 kwietnia, dzień przed, tak, sobotę, 11 kwietnia to będzie piątek, uda się z naszej diecezji delegacja do Krakowa Łagiewnik, przywiezie stamtąd płomień, coś na zasadzie światła betlejemskiego, po to, aby przy tym płomieniu, odpalonym właśnie w bazylice, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Przy tym płomieniu 12 kwietnia spotkała się młodzież całej archidiecezji. Będzie tutaj ogromne czuwanie młodzieży, będzie gra terenowa, będzie modlitwa w intencji rodzin, a potem księża dziekani czy delegacje poszczególnych dekanatów przejmą tę Iskrę Miłosierdzia do siebie, do swoich parafii, po to, żeby później przekazać to w parafiach dekanatu. W ten sposób Iskra Miłosierdzia, Iskra z Łagiewnik rozejdzie się po całej diecezji wrocławskiej. I ostatnie wydarzenie, na które chcę zwrócić uwagę, to jest Via Lucis, Droga Światła, która będzie miała miejsce właściwie wieczór przed kanonizacją, czyli Wigilię kanonizacji. Wyjdzie z kościoła, z Bazyliki Świętej Elżbiety i przejdzie 14 stacji drogi Światła, przejdzie w kierunku Wyspy Słodowej i tam spotkamy się na ogromnym koncercie ewangelizacyjnym, czyli będziemy już wtedy jakby wyrażać tę radość z kanonizacji. Powiem tylko tyle, że jednym z wykonawców ma być ksiądz Kuba Bartczak, czy rapujący ksiądz tak zwany. Na razie więcej artystów nie będę zdradzał. Nasz czas
Tutaj jeszcze, jak myślę, że w dopełnieniu do tych treści warto zaznaczyć wspominane przed chwilą pamiętane lub zapomniane cytaty. Będziemy mieli okazję przypomnieć je sobie dzięki trzem takim zdarzeniom, trzem projektom, które w tym czasie przygotowania do kanonizacji będą realizowane we Wrocławiu. Mianowicie planujemy na rynku wystawę poświęconą postaci honorowego obywatela Wrocławia, między innymi, czyli Jana Pawła II, tej postaci wraz z jego nauczaniem, jako promotorem pewnych wielkich wartości uniwersalnych, czyli dialogu, pojednania, przebaczania, wytrwałości w dążeniu do prawdy. To on mówił o swoim, że każdy musi mieć swoje Westerplatte, tak? Czyli być wytrwałym w obronie tego, co dla mnie jest ważne, w promowaniu wartości rodzinnych, międzypokoleniowych, więc będzie ta wystawa. Będzie również sposobność przypomnienia sobie treści jego nauczania, jeżdżąc tramwajami, autobusami. Na monitorach w tramwajach, autobusach będą cytaty przypominające właśnie te wszystkie wartości, których promotorem był Jan Paweł II, jak również planujemy projekcję wybranych cytatów na budynkach, w taki dosyć atrakcyjny wizualnie sposób. No i oczywiście nie może zabraknąć też specjalnego pokazu fontanny multimedialnej naszej wrocławskiej wizytówki, dedykowanej właśnie tej osobie i temu wydarzeniu. Nasz czas antenowy powoli dobiega końca, ale zapytam na sam koniec, jak tutaj ksiądz dyrektor i pan dyrektor przygotowują się osobiście do kanonizacji? Czy udadzą się do Watykanu? Bardzo bym chciał się udać, ale ponieważ przygotowania tutaj we Wrocławiu tak mocno angażują, więc duchem na pewno, natomiast fizycznie w jakiejś osobistej pielgrzymce dziękczynnej w dalszej przyszłości z pewnością również. Tak, ja to tak jak pan dyrektor powiedział, duchem na pewno, natomiast przypuszczalnie, mam nadzieję, uda mi się być w Rzymie jeszcze przed kanonizacją, natomiast później w pielgrzymce dziękczynnej, w samym dniu kanonizacji będę we Wrocławiu. Kalendarium wydarzeń związanych z kanonizacją papieża jest bardzo bogate, ale jak zaznaczył arcybiskup metropolita wrocławski Józef Kupny, najważniejsze jest przygotowanie duchowe. A ja tylko przypomnę, że te wydarzenia związane z kanonizacją można znaleźć na naszej stronie radiorodzina.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi w studiu Radio Rodzina był ksiądz Rafał Kowalski, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej i pan Dominik Golema, dyrektor Biura do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.